To jest Natalia. Kiedy było robione to zdjęcie? No, ze 4 lata temu. No i to był jej kącik. Tu sobie spała. No a tutaj się z kolei jak i rysowała, tak i zadania odrabiała i wszystko. To są wszystko jej prace? To jest wszystko jej. Coś takiego. Ona to malowała do szkoły? Nie, sama dla siebie. Po prostu jak spędzała czas, to właśnie ona na spokojnie, nie żeby gdzieś chodzić firować czy coś, tylko albo sobie właśnie projektowała coś, albo w ogóle do szkoły poszła, no to powiedziała, że idzie na pedagoga albo psychologa, będzie pomagać ludziom. No, tutaj nawet jest podpisana Natalia. O, nawet jest. Jak się widzi jej rzeczy, czy pracę, czy coś, no to do przychodzi wielki żal. No i płacze niejednokrotnie. Natalia najpewniej miała wylew. Śmierć mózgowa, mówią wstępne wyniki sekcji zwłok 14-latki. Gdy trafiła do szpitala, temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 22 stopnie. 14-letnia Natalia zasłabła w drodze do szkoły. Przez niemal 5 godzin leżała nieprzytomna na mrozie. Odnalazł ją znajomy rodziny w centrum miasta, pod banerem reklamowym. Dziewczynka była skrajnie wychłodzona. Nie udało się jej uratować. Po ponad miesiącu od tych tragicznych wydarzeń spotkaliśmy się z ojcem, który opowiedział nam o ostatnich chwilach spędzonych z córką oraz o jej poszukiwaniach. Minął już miesiąc. Co pan pamięta z tego dnia? Zimno. To była niska temperatura, tak? Niska temperatura. Pana córka wyszła z domu tak jak zawsze, tak? Tak jak zawsze, no, normalnie do szkoły. Podeszła tak jak codziennie na jedzonko, żeby sobie zabrać. No i patata, pa. No i wyszła. No i za jakieś 25 minut dzwoniła. Mówi, tata, przyjdź po mnie. Tata ciemno ma przed oczami. Tata widzi wszystko podwójnie. Tata już leży na ziemi. I to było wszystko. I to były ostatnie słowa. No to ja od razu ubrałem się i wybiegłem, żeby ją znaleźć, bo nawet nie wiedziałem, gdzie, czy wsiadła do autobusu, czy nie wsiadła, czy to na przystanku, czy po drodze. No to biegłem przez centrum, którędy zawsze chodziła. Poleciałem na przystanek. Tam jej nie widziałem, jeszcze ktoś tam był na przystanku, zapytałem go, czy była jakaś interwencja karetki albo coś takiego do dziewczynki, bo poszukam dziecka. Mówi, że nic. No to szybciutko wróciłem do domu, żeby sprawdzić, czy czasami do domu nie dotarła. Idąc non-stop dzwoniłem, cały czas dzwoniłem. Próbowałem się z nią skontaktować, ale już nie było odzewu i tak przebiegłem na ten przystanek 3 razy. Zdesperowany mężczyzna rozpoczął poszukiwania po alarmującym telefonie od córki. Poprosił o pomoc znajomych. Sprawdził kilkukrotnie drogę Natalii na przystanek. Był również w jej szkole w Kętach. To jest daleko do Kent? Jakieś 20 minut drogi autobusem. Poszukaliśmy w Kentach ją jeszcze, ale też nie było. Jadąc z powrotem, dzwoniłem już na policję, że chciałem zgłosić. Powiedzieli, że to proszę przyjść na komisariat. No to mówię, to ja tam będę za chwileczkę, bo to raptem było 10 minut od mojego telefonu, jak już byłem na policji, parę minut po 10. No i przyszedłem, no i pan policjant no, wypytywał mnie, o co się stało, jak to się stało. Mówię mu, panie, ja się boję, że on na mnie w ściegu leży. Proszę o namierzenie telefonu, czy namierzycie mi telefon córki. Ja mówię, jak coś tu mówi, tylko mi namierzycie telefon, ja już tam polecę, żeby ją odnaleźć. No ale pytał, jak się nazywa, ile lat, czy córka gdzieś wychodzi, a może poszła gdzieś do koleżanki, może do galerii, czy to się zdarzało kiedyś. Ja mówię, że nie, nigdy się to nie zdarzało. Cały czas prosiłem o ten telefon właśnie, bo to mi się wydawało, że to jest najważniejsze. Pytał się, jaki to jest numer telefonu. Wziął jeden z tych policjantów, zadzwonił na głośnym i mówi, u mnie jest to samo, że tylko sygnał i nie ma odbioru. Czyli sygnał cały czas był? Sygnał był cały czas i mówię właśnie, że jest sygnał, no to mówię, namierzcie tylko ten telefon. To nie jest takie proste, to musi potrwać chwilę.